Ale co wtedy? Jeżeli ty masz taką potrzebę, żeby cię przytulał, a on nie taką potrzebę, ja przychodzę do niego i mówię: chcę cię przytulić, ja ciebie, nie ty mnie. Ale to zazwyczaj jest tak, że chce się dostać to od kogoś, a nie dawać. Tak, ale jeżeli on się w tym momencie poświęci i da mi coś, czego nie chce, to ja będę ważniejsza dla niego. I on stanie się zależny wobec mnie. Tak na przykładzie tego mojego mhm. partnera, o którym opowiadamy, oczywiście to jest przykład. I nie o to chodzi, żeby jedna strona przekraczała swoje granice i dawała za dużo z siebie drugiej, mhm. ale chodzi o to, żeby dawała to, co jest w zgodzie z nią. Czyli tutaj jest bardzo ważne, żeby znać swoje potrzeby, mhm. preferencje, granice, co lubimy robić rano, a co wieczorem, na co się godzimy, na co nie, co jest za dużo. Mhm. Czy to. Y czy pozostawanie w takiej relacji szczęśliwej e, zawsze się wiąże z przekraczaniem granic? Czy szczęśliwej to też jest takie wiesz, wielkie słowo. Znaczy szczęśliwej, źle się wyraziłam. Uda, w udanym związku, takim dojrzałym, czy zawsze się wiąże z przekraczaniem granic? Niekoniecznie, ponieważ jeżeli ja mam potrzebę dostania czegoś od mojego męża czy partnera i o tym powiem. I przyjmę, że on w tym momencie tego mi nie da, ale mnie mhm. bardzo kocha, na przykład, albo nie jest w stanie, bo jest w jakimś innym swoim przeżywaniu. To ja nie czuję się tego w tym momencie, ja nie czuję się odrzucona, tylko ja akceptuję jako dorosła osoba, że on może po prostu nie chcieć. I to jest bardzo Jeśli ważne, jesteś żeby... dojrzałą osobą, bo tak, osoba jeżeli, niedojrzała. Jeżeli osoby niedojrzałe tutaj weźmiemy, zaprosimy do naszej konwersacji, to oczywiście muszę to mieć teraz od ciebie, natychmiast. Mm -hmm. I jeszcze tobie nie powiem dokładnie o co mi chodzi, a ty masz mi to dać. To jest mm -hmm. niemożliwe. I w tym momencie rodzi się ból. Rodzi się cierpienie, bo on mnie odrzucił, bo źle nam nie powiedział do mnie, bo machnął ręką, gdy ja szłam, bo nie odbierał telefonu, bo nie odpisał na smsy, bo pił z kolegami, bo był nieobecny, bo woli pracę niż mnie. Oczywiście mężczyźni mają całą paletę takowych również wyjaśnień. Na dlaczego? przykład? Mężczyźni często mówią, że ona jest niezadowolona, że jest nieuśmiechnięta, że nie zrobiła mojego ulubionego obiadu, że ciągle spędza czas z pracą, że dzieci są ważniejsze niż ja, że nie chce ze mną uprawiać takiego i takiego seksu najlepiej o poranku albo o świcie że nie chcę pojechać w góry, a ja lubię się wspinać, że ciągle mhm. mnie kontroluje, że sprawdza mój telefon, że nie pozwala mi z kolegami wyjść na nocne, e, balowanie chociażby, i tak dalej, i tak dalej. Mhm.